Witajcie najmniejsi w kolejnym F1 vlogu, sytuacja się zagęszcza, robi się coraz ciekawiej, kolejne premiery samochodów. Dziś będzie bardzo ciekawy odcinek, dlatego że zacznijmy od tego, jaki skład będzie miał Robert w LMS. Naprawdę mocnych dostał teammateów, więc WRT podchodzi do sprawy bardzo poważnie. To jest generalnie bardzo dobry zwiastun, jeśli chodzi o przyszłość wyścigową Roberta w długim dystansie. Pomówimy o premierze Mercedesa, dość dużo i dość dokładnie, co się zmieniło i dlaczego Mercedes jest znowu bardzo mocnym faworytem tego sezonu, już patrząc tylko i wyłącznie na język ciała ludzi, którzy ten zespół reprezentują. Nie, powiem też o premierze Alpini, czego oczekiwać od Fernando Alonso i generalnie od tej ekipy no, nowej, ale tak naprawdę trochę starej, bo Tereno, Nie, też bardzo interesująca koncepcja samochodu i planu na przyszłość. Premiera Astona Martina, kolejna ultra ważna premiera marzyciela. To jest spełnienie marzeń. Lorenza, Stroll dzisiaj, dzisiaj o tym powiedział i to marzenie może dalej zaprowadzić. Potem po. Spróbujmy się pobawić w takie określenie układu sił Formuły 1. To jest zabawa, oczywiście. Ja nie mówię tutaj, że nie dam sobie ręki uciąć, że tak to się ułoży, ale myślę, że mam dość dobre jakieś takie przeczucie i pomysł, jak sytuacja się powinna ułożyć w oparciu o to, co się działo w zeszłym sezonie. Po testach będziemy wiedzieć więcej. Natomiast, już na teraz, tak to, to co logika wskazuje ubiegłego sezonu i tego, co się teraz dzieje, to podpowiada, jaki będzie teraz układ sił Formuły 1, i na tym sobie podelibrujemy. No i jeszcze parę zdań na temat testów opon Pirelli, które no, znamy jeszcze rozkład i niestety. Wychodzi na to, że Alfa Romeo będzie w nich bardzo mało, a Williams w ogóle. O tym też chwilę pozmawiamy. A naszym studium nagraniowym trudno wierzyć, bo w zasadzie już się zaczął marzec. Ee, ale wiecie, zima była, teraz jest powiedzmy odrobinę cieplej. Jest Honda Civic Type R, albo Type jak niektórzy mówią. Eee, czyli no, nasze nowe studia nagraniowe. Eee, obecnie, proszę bardzo na fatul nawet, żeby nie było, że mówię po próżnicy, napis Typer. Eee, no, auto w tym się nadaje bardzo, bardzo dobrze i z którym na pewno nie raz się jeszcze spotkamy. Które nas pewnie zawiezie na jakiś wyścig albo kilka eee, z którym jeszcze będziemy przeżywać, mam nadzieję, dużo, dużo przygód. Natomiast teraz e, przechodzimy do e, meritum, do naszego programu i zaczynamy od kwestii e, Robertowych. Dziś Robert podał, e, wrzucił do internetu fotkę, że robota w re, że przymierzał się do e, samochodu i to jest taki fajny widok, no bo wiele obawy, że nowy zespół znowu, e, znaczy zespół nie jest nowy, ale nowy zespół w, w tej kategorii i no generalnie takie raczej czarnowictwo i że to takie palcem po wodzie pisane, natomiast wszelkie sygnały, jakie dochodzą, no to są takie raczej obiecujące. Ja tam wierzę, że akurat WRT to nie będzie to samo, co w zeszłym roku odwalił Art, jeśli chodzi, jeśli chodzi o DTM. No i taki bodziec w postaci tego zdjęcia, tak, że tutaj coś się dzieje, że coś się szykuje, jest zawsze, jest zawsze bardzo mile widziany. Natomiast poznaliśmy wczoraj składy zespołu i kolegami z ekipy Roberta, z którymi będzie dzielił samochód, więc sukcesy, miejmy nadzieję, i ewentualne porażki, jeżeli takowe będą, na co oczywiście odpukać w niemalowany metal lewarka skrzyni biegów, co nie, 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 nie będzie miało miejsca. To będzie Louis de Letras i Yifei yeah. No, Dele teraz przypuszczam, że jak siedzicie w wyścigach, to znacie to nazwisko, tak? No, bo, no, no bo ono jest dość znane nie tylko ze względu na, 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 na Juniora i FIE być może mniej znane. Natomiast jak się spojrzy na ich wyścigowe rozumie, to wychodzi na to, że to jest naprawdę bardzo, bardzo obiecujący skład. Tak. Dele 22 kwietnia, skończy 24 lata. To jest syn byłego kierowcy wyścigowego, znaczy kierowcy wyścigowego, byłego kierowcy Formuły 1 to trochę na wyraz, bo, bo jego ojciec żandyni zajczył Formu 1 3 starty i jeden w Larus w 1994 roku i potem w 1995 dwa w ekipie Pacific, która też jakoś szczególnie nie porażała. Raz dojechał do mety, był 15 na mecie toru Nürburgring, ale poza tym bardzo dużo jeździł w długim dystansie, bardzo dużo jeździł w Le Mans. Natomiast sam Luis jest bardzo doświadczonym kierowcą i kierowcą, który ma niemałe e, osiągnięcia, jeśli chodzi o wyścigi juniorskie. E, na przykład w 2016 roku był e, przepraszam, w 2015 roku był mistrzem formuły Renault NEC, czyli puchar Europy Północnej. I był drugi w Eurokapie. Jeżeli ktoś powie o, co to jest Formuła Renault i tak dalej, nek. no, na moim to jest być może niższa. Natomiast w Eurocapie i w neku jeździł na przykład Walteri Bottas, tak zdobywając mistrzostwa w tych kategorii. Co więcej, jego kolegą z ekipy, co interesujące, może nie wiecie, był Kuba Giermaziak. Pierwszy Pierwsza z życia, jak usłyszałem o kimś takim jak Walteri Bottas, to było w wywiadzie z, z moim pierwszym wywiadzie z Kubą Germazakiem, kiedy on tam z nim startował. I Kuba był pod wielkim wrażeniem Botasa, No, ale oczywiście jest taki off-topic i tam Deletras radził sobie bardzo dobrze. Rok później e, drugie miejsce w Formule V8 jest to. W 8 jest na to brzmi w zasadzie jak jakaś tam kolejna reinkarnacja, czy, czy kolejne objawienie kategorii, które się nazywa kiedyś World Series by Nissan, potem World Series by Renault, tam gdzie Robert zdobył mistrzostwo. No i zdaliczył dwa wyścigi w GP2, które od 2017 roku zamieniły się na Formułę 2, i w tej Formule 2 on przejeździł te cztery sezony, przy czym 10, 10 razy stawał na podium, i w dwóch ostatnich sezonach był ósmy w Generacji, jak ktoś powie: ósmy w Generacji, czy nic na. Moi mili, no i mili, to nie jest jakby próg wejścia do formuły 1 jednakowoż. To jest ciągle bardzo wysoki poziom. nie To jest mega dobry kierowca, szczególnie na kategorię ELMS, to jest europejski Lemon. Czyli to jest no, 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 wchodząc jakby na, na, na ten poziom, taki kierowca są naprawdę świetne papiery, naprawdę bardzo dobre. E a jeszcze w 2020 roku był czwarty w Le Mans, startując z ekipą Rebellion. Tak więc yy, moi mili, dobre papiery bardzo. I mówi tak, bardzo się cieszę, że dołączam do zespołu WRT, aby przystąpić do sezonu 2021 w kategorii ELMS. Wraz z Robertem i IFem tworzymy bardzo mocny skład i jestem przekonany, że jako zespół będziemy z miejsca bardzo konkurencyjni. To dla mnie nowe wyzwanie, na które czekam z niecierpliwością. Nie mam wątpliwości, że WRT będzie jednym z najbardziej utytułowanych zespołów w tej kategorii. Yy, to wielki krok w mojej karierze i jestem przekonany, że właściwie dla mojej przyszłości. No i FEJE, czyli e, to jeszcze trochę mocy. 16 czerwca skończył 21 lat. Brzmi egzotycznie, ale nie dajmy się zwieść, bo on też ma całkiem niezły rekord wyścigowy. W 2016 roku mistrz francuskiej Formuły 4. Całkiem spokojnie, dla, dla, dla młodych kierowców to jest fajna taka kategoria rozwojowa. W 2018 roku e, był trzeci w Formule Renault 2.0. I z dwa zwycięstwa. Formula na 2.0 to jest jedna z podstawowych kategorii juniorskich znowu, więc to jest akurat dużo. W 2020 roku mistrz Euro, Euro Formula Open, 11 zwycięstw i 13 pole positions po zdobytych. I w 2021 roku, czyli w tym roku już na, na początku sezonu, mistrzostwa azjatyckiej Le Mans Series, gdzie startował w LMP2, więc ma doświadczenie w tych prototypach. I mówi tak, jestem bardzo podekscytowany tym, że dołączam do ekipy WRT na sezon w LMS. Po udanym przejściu z bolidów jednomiejscowych do wyścigów długodystansowych wcześniej w tym roku, kiedy zdobyłem mistrzostwo azjatyckiej, azjatyckiej Le Mans Series, jestem przekonany, że utrzymam zwycięski trend tworząc zespół z jednym z najbardziej utalentowanych kierowców historii, czyli Robertem, oraz bardzo zdolnym i doświadczonym kierowcą jak Louis. Bardzo miłe słowa w kierunku Roberta, są to słowa uznania, prawda, do, do tego nie zmusza, nie? To dla nich jest fajna zajawka, że statują z takim kierowcą jak Robert Kubica, który będzie to jakby, wydaje mi się, że, znaczy on nie będzie się widział jako lider składu, no ale będzie tutaj, wydaje mi się, taką postacią centralną, jeśli chodzi, jeśli chodzi o to, jak będzie działał OWRT i patrząc na logikę tego zespołu, jak zrobi postępy, jeżeli będą chcieli wykorzystać Roberta umiejętności, nie tylko za kierownicą, ale właśnie o wiele innych, no to w ten czas będą robili dalsze postępy i to się bardzo ładnie układa. Tak czy inaczej, jest to mocny skład na, LM, na LMs Wcześniej, oczywiście, potwierdzili skład na ŁEK, Tam pojedzie Phoenix, Habsburg i Milezi. Natomiast oba samochody mają zostać zgłoszone do startów w Le Mans. No i trzymamy kciuki, żeby, żeby auto Roberta zostało do tego Le Mans dopuszczone. Wtedy będziemy mieli oczywiście dodatkowe emocje w tym sezonie. Najpierw no start Roberta w wyścigu, w którym, mam nadzieję, pojedzie jeszcze wiele razy. Przechodzimy do formuły 1. Najważniejsza premiera roku, oczywiście, to jest premiera Mercedesa. I powiem wam, że w tym sporcie, w moim przypadku, bardzo wiele można powiedzieć po języku ciała bardzo wiele się kryje między słowami, albo w, w, nawet jak ktoś po jakieś zdanie sekuracyjne, to sposób formułowania myśli bardzo dużo pokazuje, w jakim zespół jest nastroju. I po Mercedesie widać i słychać bardzo, po wszystkich osobach, które się wypowiadały yy, że są bardzo, bardzo pewne siebie. Eee, to było naprawdę bardzo mocne przesłanie. Eee, I podobnie ogromne wrażenie robi widok tego, co odsłonili, co pokazali, a nie wszystko pokazali, jeśli chodzi o model W12. To są wygląda fenomenalnie. Jakby dbało się o detale Mercedesa. Po prostu nie są to oni cały czas jest, jak cały czas napierają. Moim zdaniem jest to najlepszy zespół w historii w ogóle Formuły 1. To co, to, co robią cały czas. Ewidentnie faworyci na ten sezon, oczywiście to się przekonamy, może będą sygnały w testach, ale najbardziej w pierwszych wyścigach. Natomiast jak dla mnie, już po tym, jak oni widzą siebie i po tym, jak wygląda ten samochód, to po prostu to jest kosa. Nie naprawdę myślę, że rywale znowu muszą patrzeć z wielkim uznaniem, a być może i, i z zatrwożeniem. Jeśli chodzi o samochód, to oczywiście jeszcze bardziej dopracowane detale, między innymi za przednimi kołami, czyli deflektory, mo mocno zmienione i, i no, znowu jeszcze bardziej zbudowany to jest ten obszar, o którym ja zawsze mówiłem, że powinno się to wywalić na śmietnik i zostanie to wywalone na śmietnik po przyszłym sezonie, po prostu za dużo pieniędzy kosztuje rozwijanie tego, natomiast póki można, Mercedes oczywiście tam robi ogromną, ogromną robotę, aerodynamika is the name of the game, tak? Podobnie jak Red Bull chowają okolice podłogi, krawędzie i szczególnie tylną część, dlatego że no podłoga to jest ten obszar, w którym jakby ucięto kawał, kawał samochodu, żeby zmniejszyć docisk aerodynamiczny, co było największym wyzwaniem, jeśli chodzi o no, przebalansowanie aerodynamiki. Tro, trochę inne wody powietrza do hamulców z przodu. Sam nos i jego okolice są podobne do tego sezonu 2020. Największe wrażenie robi jednak moim obudowa silnika. To, co się dzieje tutaj, tuż za, za głową kierowcy. Znaczy, nie tutaj w mojej hondzie, tylko, tylko w bolidzie Formuły 1. Jest tam niesamowicie ciasno, i to po prostu, jak się go porównuje, to ten samochód on jest też czarny, więc tam niełatwo to wyłapać i nie był tak dobrze obfodarkowany. Natomiast, generalnie, jak się przyjrzeć. No to jest największa, jedna z największych różnic takich widocznych w Mercedesach w porównaniu z innymi samochodami, które widzieliśmy, to to jak to jest jeszcze wszystko bardziej ściśnięte, co oczywiście się zaczyna od silnika, od tego, że ten silnik jeszcze bardziej został upakowany, ale o silniku powiemy trochę, e, trochę później. To daje oczywiście większą efektywność aerodynamiczną, większe, mniejsze opory i większe pole do popisu dla inżynierów, żeby kształtować opływ powietrza wokół samochodu i wyciągać jeszcze więcej docisku z auta, szczególnie kiedy to powietrze wpada w kierunku tylnej osi, tak, tam będzie klucz w tym roku, bo tam opona została wycięta, żeby tam ten efekt Wysy wysysania samochodu i, i wszystkich tych pobocznych elementów aerodynamicznych, żeby działał jeszcze, jeszcze lepiej. Więc sprawienie, że ten samochód jest jeszcze szczuplejszy, tylko i wyłącznie w tym pomaga, i to jest duża, to jest duża przewaga. Eee... Z całą pewnością jest to silnik bardzo kompaktowy, zapewne najmocniejszy ciągle Formuły 1 i najbardziej wydajny. A nawet jeżeli nie, to już sam fakt eee... Jak jest skonstruowany, tak? jak można wokół niego by boli, to jest wystarczający. Nie? To jest z całą pewnością wystarczy, żeby, żeby walczyć o Mistrzostwo Świata. Pozostaje kwestia niezawodności i chłodzenia w tak ciasnej architekturze, ale to to Volvo zapewnią, że tutaj wszystko jest pod kontrolą, że wyciągnęli lekcje z przeszłości. James Allison dość dużo mówił o nowym samochodzie. Monocoque jest taki sam. To Interesujące dlatego, że zespoły mogły zmienić tam pewne obszary w samochodzie i na przykład e, e, Aston Martin zmienił Monocoque, natomiast Mercedes nie potrzebował. Podobnie jak skrzynia biegów oraz wiele obszarów pod spodem, mówi James Allison, czyli takie same jak w zeszłym roku. Jeśli jednak przyjrzycie się bliżej, zobaczycie dość znaczące różnice. Wystarczy rzucić okiem na sekcję boczną i zobaczycie tam seksowne wybrzuszenie na pokrywie silnika. Kryje ono coś, nad czym pracowali nasi przyjaciele z High Performance Powertrains, czyli z siedziby w brak, na z siedziby silnikowej, aby wycisnąć dla nas więcej koni mechanicznych z układu napędowego. To jest oczywiście pytanie, czy to jest jakiś nowy komponent, czy być może po prostu jedna rzecz, której nie udało się skurczyć. Mi się wydaje, że to jest. De facto połączenie jednego i drugiego to to, potem mówię silniku, yy, co, co może trochę wyjaśniać ten właśnie to, to wybrzuszenie Cały samochód ma nową szatę, nowe detale aerodynamiczne, które sprawiają, że będzie odnosił sukcesy. Taką przynajmniej mamy nadzieję. Nie pokazujemy wam zmian, jakie zrobiliśmy wzdłuż krawędzi podłogi. To obszar najbardziej dotknięty zmianami regulaminu, których celem było zmniejszenie osiągów poprzez zmianę parametrów podłogi. Właśnie tam znajduje się sporo detali aerodynamicznych, na których pokazanie światu nie jesteśmy gotowi. Nie dlatego, że jeszcze ich nie ma, jeżeli w sensie, ich fizycznie nie zbudowali, lecz dlatego, że nie chcemy, aby zobaczyli je nasi konkurenci, no wydaje się to oczywiste, nie? bo też to, to ukrywa, jednak są dalej. Nie chcemy, aby zaczęli sprawdzać podobne rozwiązania w swoich tunelach aerodynamicznych. Dzięki temu uzyskamy kilka dodatkowych tygodni zyskamy kilka dodatkowych tygodni. Zbitek tych wypowiedzi pokazuje ich ogromną pewność siebie. Znaczy oni ciągle się uważają za liderów technologicznych, że nie mają jakby, przed nikim nie klękają, mówiąc, wszystko. znaczy poza Luisem, który oczywiście klęka, ale y, oni jako zespół, jako inżynierowie przed nikim nie klękają, nie? To jest, te, ten zbitek słów pokazuje, że czują się cholernie pewnie, nie? Że naprawdę tutaj, że to my, to nas będą podglądać głównie. My oczywiście się inspirujemy, ale to nas będą chcieli kopiować. To mówi właśnie James Allison. Oglądając na bok kwestię układu napędowego, który jest odpowiedzialnością HPP, tu w Brackley głównym obszarem był oczywiście rozwój aerodynamiczny. Większość struktury bolidu przeniesiono z poprzedniego roku, dlatego kluczowy rozwój, dlaczego, dlaczego, dlatego kluczowy był rozwój aerodynamiki. Odzyskanie największego możliwego docisku. W innych obszarach staliśmy się sprawić, żeby elementy znajdujące się pod spodem były bardziej wytrzymałe. Abyśmy nie musieli ich tak często wymieniać, co ułatwi nam operowanie przy limitach budżetowych. To jest też kolejne super ciekawe podejście, komplementarne, bo zapewne masa bolidów wzrośnie przez to yy, i będzie trochę inaczej wyważony, chociaż od podłogi to akurat nie problem, ale zyskają w nowym obszarze, tak? W nowym obszarze, w którym będzie się toczyła rywalizacja Formy 1, bo teraz, w tym roku, wchodzą limity budżetowe. Więc to jest naprawdę, to jest kolejny element w rywalizacji i Mercedes na to się szykuje właśnie yy, w ten sposób. Nie zdradza też, na co poszły tokeny. Yy, powiedział, że po prostu yy, no, że, że to zachowują dla siebie, nie chcą być co na, na co użyć tak te dwa obszary w bolidach, które, które można było poprawić. Wywiad z Toto Wolfem. między nimi zdradzi że z dzień filmowy zrobią pomiędzy testami a pierwszym wyścigiem w Bahrajnie. Znowu to znaczy, że czują się bardzo mocni, bo każdy, kto może, to robi ten dzień filmowy wcześniej, żeby mieć shakedown, żeby. bo są tylko trzy dni testów w Bahrajnie, żeby ewentualne choroby wieku dziecięcego, czy jakieś rzeczy, których nie dopatrzyli, żeby znaleźć i rozwiązać jak najwcześniej, tak od razu. Eee, podczas tych dni filmowych, a dopiero jak wiedzą na tor, to będą mieli trzy pełne dni. Mercedes najwyraźniej nie potrzebuje tych dni filmowych. Pytany. O układ napędowy mówił, że nie pojawia się o silnik ani o chłodzenie i że pod tym względem jest lepiej niż w ostatnich latach. Natomiast co mówi na temat silnika? Mój tak. Że czeka ich wielkie wyzwanie wszystkich, będą 23 wyścigi, i przede wszystkim muszę mieć pewność, że niezawodność będzie yy, niezawodna, <grytanie> że pustu, że auto nie będzie się psuło. I mówi, że bardzo mocno nad tym pracowali. I mówi, że w 2022 roku używali yy, aluminium, jeśli chodzi o blok silnika, ale nie okazało się wystarczająco yy, wytrzymałe, więc w tym roku yy, użyli nowego stopu, jeśli chodzi o blok silnika. To jest dość interesujące, prawda? Yy, do tego jeszcze zmienili yy, system odzyskiwania energii. W zeszłym roku poszli bardzo mocno do przodu, jeśli chodzi o MGUK, czyli ten system odzyskiwania i oddawania energii e, kinetycznej. E, i mówisz, że dzięki temu uzyskali dużo mocy, e, znaczy dużo więcej osiągów, ale e, ciężko był tak skomplikowany, że ciężko było go produkować i składać w taki sposób, żeby powtarzany, tak? żeby po prostu nie było problemów z e, wytrzymałością. Więc zdarzało się, że ta MGUK po prostu m, się psuło. Więc e, na sezon 2022 zrobili krok wstecz. E, przyjrzeli się temu rozwiązaniu e, i zrozumieli, skąd brały się e, te awarie. I to zmieni na ten sezon. Wydaje mi się, że. No właśnie, ta dziwna obodowa może mieć coś wspólnego z tym. Natomiast to tak strzelam sobie na razie, prawda? Chyba do, do, do tego mam prawo, chociaż ostatnio w naszym kraju odbi od, odbiera się prawo ludziom do, do, do wszystkiego, prawda? Nie można mieć już własnej opinii, yy, bo, ten, bo zaraz nagonki. L ludzie pra tacy prawdziwi i, i ludzie, znaczy prawi i ludzie tacy porządni, którzy bronią yy, yy, słusznych idei, prawda? I praw uciśnionych bardzo lubią urządzać nagonki na, na ludzi, którzy mają... Czynność mieć własne zdanie. Z ja czasem się z tym spotykam. Ale nie bójcie się, nie ugnę się pod tą nazistowską propagandą. Nie, to w ogóle nie propaganda, nie, to jest po prostu działanie. Eee, jeśli chodzi o eee, kierowców, eee, Wolf nie. Nie wątpię oczywiście w ten, w zaangażowanie Luisa Hamiltona. Musimy odkrywać światło, gdyż tutaj nam zgasło pokładowe. Nie, nie ma wątpliwości w dalsze zaangażowanie Luisa Hamiltona, mimo tego, że Luis podpisał kontrakt tylko na jeden rok. Eee, I powiedział też, że będą z Luisem dyskutować wcześniej na temat ewentualnego przedłużenia kontraktu niż to miało miejsce w tym roku. Coś dość interesujące, dlatego że Luis z jego wypowiedzi wynika, że może wcześniej, może później no inaczej do tego podchodzi. Eee, to jeszcze raz podkreślę. Eee, to, to, to stwierdzenie padło w tym w eee, pole position, jak byliśmy jakbyśmy Aldoną, że eee, no, teoretycznie Lewis Hamilton i Mercedes się dogadali, tak, by podpisali kontrakt, ale fakt, że jest to kontrakt jednoroczny oznacza, że się nie dogadali właśnie. I to wydaje mi się kolejna, kolejna taka, no, wąska styczna, która na to e, wskazuje. E, Była też oczywiście początek kwestia Georgia, no bo... Dużo petyryckich mediów pytało. Yy, I on wyraźnie mówi to, to, że to jest kwestia, że pierwszeństwo moich <coughs> obecnych kierowców. I tak, Walter zawsze będzie miał bezwarunkowe wsparcie zespołu, także w sezonie 2021. On wie, że jego przyszłość jest w jego rękach. Wiemy też, na co stać Georgia. Przed nim świetlana przyszłość, niezależnie od tego, co się wydarzy. Mam na myśli, prawdopodobnie, że to się wydarzy w przyszłym roku. Resta zależy od tego, jak ułoży się sytuacja w zespole. Tak, dość ten, dość, dość ogólnikowa, ale, ale yy, politycznie, no ale. On no, po prostu sam nie wie tak kto to, no, nie ma jeszcze planów dokładnych, ale mi się wydaje, że tutaj on chce mieć pola manewru, ale wydaje mi się, że George jest w super, na super pozycji, żeby przejść do Mercedesa, sam tylko on to może zepsuć, moim zdaniem, to była moja, moja teoria. Tylko pytanie za kogo? Czy za Bottasa, czy może na przykład za Louisa Hamiltona, który sobie odejdzie, bo tego nie wiadomo, nie wiadomo co zrobi Luis. Sam Botas sprawił się, no w taki generalnie wyglądał w, w porządku, nie w sensie, że znowu tak jak on, taka... No, mina zimne fińskie spojrzenie, delikatny uśmiech, duża pewność siebie, chociaż wydaje mi się, że podbudowana jakimś takim no, elementem niepewności. W nie, nim jest coś takiego. Nieogolony, ale z ja nie mam pretensji, to też się tak często nie gole, natomiast to ciekawe, bo to była przecież premiera samochodu. No i ma znowu to samo podejście, czyli wciąż jakby winy upatruje w sobie. Ostatecznie to dobrze, bo z pewnością faktycznie nie dorównuje Lewisowi Hamiltonowi. A nad tym, co w tym układzie robi zespół, żeby jeszcze tam od czasu do czasu Luisowi pomóc, albo to, co zrobili przy Georgiu, co ewidentnie no, miał bardzo słaby weekend, nie wiadomo dlaczego, na bardzo prostym torze Walterii eee, Botas, no to kontroli nad tym nie ma i mieć nie będzie, więc nie ma sensu na tym za bardzo się tutaj e, rozpakiwać. Natomiast e, przyznaję, że. W 2022, znaczy w 2020 roku było wiele wyścigów, w których mógł zrobić lepszą robotę. I tak, wciąż ważnym brakującym elementem jest powtarzalność. Przejechałem bardzo dobre wyścigi, ale były też takie, w których nie wyciągnąłem maksimum z siebie i ludzi naokoło mnie. Pracuję nad stylem jazdy i optymalnym użyciem opon. Celem jest być w najlepszej kondycji mentalnej przed każdym weekendem wyścigowym, aby sezon był bardziej powtarzalny. W tym roku wymagam siebie więcej niż kiedykolwiek. Ostatecznym celem jest to, abym podczas ostatniego wyścigu w Abu Zabi, spoglądając na za siebie, zobaczył, że dałem z siebie 100%. Zrobiłem wszystko, aby zdobyć mistrzostwo świata. Nie chcę mieć ze sobą żadnych jeśli lub co by było gdyby. Jeśli ja i ludzie naokoło mnie, dużo mówię o tych ludziach naokoło niego, to jest też ważne, bo to tak podkreślę, że to nie, to, to nie od tego zależy. Jeśli ja i ludzie naokoło mnie nie damy z siebie wszystkiego, nie będę niczego, znaczy naokoło mnie damy z siebie wszystko, nie będę niczego żałował. Oczywiście koledzy z Wielkiej Brytanii go od razu pytali o ten, o, o, o mental coacha. Eee, tak, w ramach tej e, życzliwości, no bo im chodzi o to, żeby była, była ta powtarzalność. No, ja tutaj wysunąłem teorię, która została e, źle przyjęta przez, przez porządnych ludzi, e, że jeżeli kierowca na tym poziomie, co Botas potrzebuje psychologa, żeby walczyć w jednej ekipie z, z Lewisem Hamiltonem, no to już jest na przegranej pozycji. E, to zostało rozdmuchane, że ja tutaj, prawda, krytyki ludzi co do psychologa chodzą i tak dalej. No. Bardzo klasa, nie klasa. No nieważne. W każdym razie yy, i tak jest, no yy, moim zdaniem. Yy... Znaczy, niezaprzeczalne jest to, że Bottas jest gorszym kierowcą do Luisa Hamiltona, nie jakoś strasznie gorszym, ale jest gorszym kierowcą, więc jeżeli jeszcze na tym etapie ma taką słabość, że potrzebuje jeszcze kogoś, żeby mu, no po tylu latach Formuły 1 na takim poziomie, żeby sprawił, żeby on był powtarzalny we wszystkich wyścigach, osobę z zewnątrz, no to to jest już, to jest ta słabość, o którą po raz kolejny, kolejna rzecz, o którą będzie gorszy od kierowcy, który tego nie potrzebuje, a Luis Mental Coacha zdaje się, nie potrzebuje, żeby być w formie podczas absolutnej większości weekendów wyścigowych. Sam Hamilton w świetnej formie i fizycznej, i psychicznej. To po prostu z niego biło, naprawdę z niego było. Nie taki, że koki tutaj, ho, 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 jestem tutaj, jestem zwycięzcą i tak dalej. Tylko po prostu ogromny spokój, ogromna kompetencja. Eee, ogromna pewność siebie, no niewiarygodne. Eee, on wyglądał jak ten Mercedes, po prostu monolit, nie? Maszyna idealna i to jest też dla jego rywali. No nie do, nie do dobra wiadomość, eee, Louis miewał problemy psychologiczne, szczególnie jak tam się pokłócił z ojcem i, i, i rozstawał z Nicole Scherzingerem. Wtedy był wolniejszy od batona, eee, przegrał sezon z batonem no oczywiście miewał gorszą sytuację też był sezon 2016, kiedy no zlekceważył Niko Rosberga do tego stopnia, że jak się wziął za robotę i zaczął wygrać wszystko, co się dało i Rosberg wtedy już nie miał do niego żadnego podejścia, to e, awaria śnika w Malii sprawiła, że zabrakło mu jakby miejsca, żeby dogonić Rosberga w punktach, tak? Ale dopóki e, no, do, dopóki latał sobie po Barbados, Rados i tak dalej, no to e, Niko wygrywał, tak? Jak wrócił, jak zobaczył Luis, że no to jest ten moment, kiedy trzeba się wziąć za robotę i się wziął za robotę, no to w tym momencie niko nie miał z nim szans, natomiast znowu stracił tytuł przez to, że wcześniej go zdeksowarzył. Tych śladów w nim nie ma. Wygląda imponująco, trochę jak Heros. Dosłownie, nie? Taki Heros w tym klasycznym, klasycznym, klasycznym znaczeniu trzeba jeszcze, żeby się ten, no Oliwił i stanął na igrzyskach starożytnych, nie? To, to ten, oliwą się wtedy nacierali. I wtedy dopełni tego, tego obrazu. Naprawdę muszę powiedzieć, że robi, robi obrażenie jego postawa. nie? To jest bardzo ważne. I Louis. No, oczywiście, w wywiadzie dużo mówił o różnorodności, jak to Luis, ale nawet nie tak. Luiz czasami bywa irytujący z pewnymi rzeczami, taki ostentacyjny, ale nie zawsze. I te rzeczy, tak, do których się odwołuje, to generalnie są słuszne idee. Może nie zawsze przykłady są dobre, tak? I, i, i być może, nie wiem, wybijanie, szepipanie ulic w ramach buntu za to, że, że de facto bandyta tak? został ten, potraktowany przez policję w sposób skandaliczny. To nie jest do końca ta droga. Natomiast sama idea jest jak najbardziej słuszna, tak? To, to, to o co Louis chce walczyć, czy pokazuje, że chce walczyć, no to są wszystko rzeczy, z którymi trudno się nie zgodzić, będąc człowiekiem, tak? W, 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 porządnym i rozsądnym w XXI wieku. Yy, więc tutaj akurat muszę powiedzieć, że... Yy... Co już znowu fajnie, wrócił tak do, 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 do takiego tonu, yy, który, no, który mi się podoba, na przykład osobiście mi tak. Yy, chociaż wplatanie tego w kwestie sportowe znowu jest takie, no w, pewny, yy, w pełni zaangażowałem się w ten sezon. Wciąż kocham to, co robię. Jestem w tej komfortowej sytuacji, że nie muszę się angażować na wiele lat. Yy, wybrałem więc kontrakt jednoroczny, aby zobaczyć, jak to się ułoży. Gdzie będziemy w połowie czy pod koniec sezonu? Kto wie, może wciąż będzie trwała pandemia, ale wciąż jestem bardzo zaangażowany w ten sport. Koncentrowałem się na kwestiach różnorodności i równych, ra, równych szans. Te rzeczy nie, się nie zmieniają się w ciągu jednej nocy, ale ważne było, abyśmy podjęli działania i jestem tu naprawdę bardzo dumny z mojego zespołu. Krok po kroku robimy postępy i to jedna z tych rzeczy, które dają mu mi rozpęd. No daj mu rozpęd, walka o równość, okej. Okay. Myślę, że wydaje że aż tak yy, nie jest, ale... Ale, ale, ale tak, to jest mistrz i możemy mówić prawdę, e, po tak więc zwróćcie uwagę, on nie wie, czy będzie dalej ścigał w 1, tak naprawdę. Nie wie, czy będzie dalej w Mercedesie. E, dostał pytanie otwarcie, czy to, czy zostanie, czy nie, zależy od tego, czy zdobędzie ósmy tytuł. I powie tak: Mówi tak. Podjąłem bardzo ważną decyzję. Nie chcę, aby to, czy zostanę, czy nie, zależało od tego, czy zdobędę ósmy tytuł. Nie chcę, ale i tak będzie. Znaczy w pewnym sensie, jeżeli będzie już myślał o tym, żeby odejść z Formuły 1 i zacząć robić inne rzeczy w życiu, nie wiem, patrzeć o równość, dajmy na to. A on naprawdę ma bardzo, bardzo szybkie horyzonty, bardzo duże zainteresowania, interesuje się bardzo wieloma rzeczami, więc ma naprawdę bardzo dużo jakby rzeczy do robienia w życiu, oprócz ścigania Formuły 1, więc to może być dla niego kuszące. Więc moim zdaniem, jeśli zdobędzie ósmy tytuł, będzie mu łatwiej podjąć decyzję o tym, że kończy karierę Formule 1, niż jeśli tego tytułu nie zdobędzie. No, on twierdzi, że nie, że to nieważne. Przynajmniej tak chce się, tak się nastawia swój frame psychologiczny, nie? w sensie, że on, on tak chce przynajmniej. To, to jest, chcieć, to to są dwie różne rzeczy, natomiast chce mieć takie podejście. Więc nie chcę, żeby to zależało od Mego tytułu. Zacząłem się ścigać, bo kocham ściganie. To zawsze musi być podstawa tego, co robię. Jeśli nie będę już kochał ścigania, jeśli wszystko, na czym ci zależy, to tytuły, to jeśli o mnie chodzi, to sądzę, że straciłbym rozpęd. Oczywiście jaki Jak jest ostateczny cel, czyli to mistrzostwo ósme? No bo jest. Ale niekoniecznie zadecyduję o tym, czy, niekoniecznie zadecyduję o tym, czy zostanę, czy będę startował dalej. To, kwestia, to raczej kwestia tego, czy po założeniu kasku nadal będę miał uśmiech na twarzy, wyjeżdżając z garażu. Czy nadal będę w stanie czerpać z tego radość. Czy tak będzie? Zobaczymy. No to jest ciekawe, podstawowe pytanie. Zobaczymy, ale już teraz jestem bardzo podekscytowany, więc jestem przekonany, że tak właśnie będzie. Moim zdaniem może odejść lub, brzmi to szalenie, ale może też zmienić barwy, ale na razie to tam, na razie to nie ma większego y, znaczenia. No i żeby zakończyć temat Mercedesa, Nico Huckenberg ma być nowym kierowcą rezerwowym Mercedesa, ponoć tylko czeka na głoszenie obok Nika de Vriesa i y, Stoffena, Stoffela y, Van Dorna. Tyle jeśli chodzi o nasze y, mercedesowe... Y, opowieści i teraz przechodzimy do ekipy Alpin, czyli miejsce bardzo ciekawe. Zacznijmy od tego, że, bo jest dużo pytań, to kim w końcu jest tam Marcin Budkowski, tak? nasz Polak, eee, Jaką on tam pełni funkcję, czy jest ważny, mniej ważny, bardziej ważny. Myślę, że ta struktura, ona nie została tak dokładnie idealnie narysowana, bo to też są kwestie wewnętrzne, ale została wystarczająco wyjaśniona, więc teraz wam, teraz wam opowiem, zacznijmy od tego, jaka jest struktura, jeśli chodzi o zespół Alpin, który oczywiście jest, to było Renault, tylko teraz zostało przebrandowane, żeby promować brand Alpin. Luca Demeo, to jest prezes całego Renault. Pod nim jest Laurent Rossi jako prezes Alpin. I przed nim mają odpowiadać równolegle Marcin Budkowski i Davide Brivio. Davide Brivio, który wcześniej był szefem ekipy Suzuki w MotoGP. Jest to nowe. Budkowski jako dyrektor wykonawczy, Brivio jako dyrektor sportowy. Ja wiem, że te nazwy mogą być... być mylące, natomiast dyrektor wykonawczy de facto jest ważniejszy trochę od dyrektora sportowego, zazwyczaj natomiast sportowy będzie bardziej na widoku czyli Brivio będzie twarzą zespołu podczas weekendów wyścigowych, a Budkowski będzie bardziej odpowiedzialny za to, jak ten zespół funkcjonuje nie tyle na torze samym, co ogólnie bo to, na torze, co, co dzieje się na torze to jest jakby na jakiś procent tego co stanowi podstawę funkcjonowania zespołu więc moim zdaniem z tych dwóch ludzi to Budkowski będzie ważniejszą osobą, ale nie będzie tego aż tak widać a Brivio będziemy częściej oglądali Budkowski jest w składzie dłużej, i jest bardziej kompetentny, tak? To, to trzeba powiedzieć od razu. Natomiast yy, brakuje mu charyzmy, co, co też widać, jako ma bridio. Który oczywiście będzie się wiele uczył, bo nie był wcześniej w Formule 1, yy, ale będzie yy, twarzą zespołu. Yy, zresztą, co mówi sam? Będę, yy, będę yy, rządził, yy, tak, będę kierował yy, działaniem na torze. Tak, czyli tym wszystkim, co dzieje się po prostu podczas Grand Prix. Naszym zadaniem jako zespołu wyścigowego jest pełne wyciągnięcie potencjału samochodu. Jeśli chodzi o Enston, jest tam duża presja i duża odpowiedzialność, ponieważ mamy, znaczy jeśli chodzi o Enston, tak, jest to dla nas duża presja, ponieważ w Enston mamy ponad tysiąc ludzi w Enston i w, w Willi Chatillon. Enston to jest siedziba nadwoziowa e, Alpine teraz, a Willi Chatillon to jest miejsce, gdzie robi się silniki. Mm. Na to, że będziemy mieli oczywiście znacznie mniej ludzi, e, ale to właśnie tam musimy wyciągnąć pełny potencjał samochodu i ja będę o to dbał, tak? Ja będę tym zarządzał, mówi. No, czyli to jest to, to, nie, kluczowa sprawa, yy, taka najbardziej jakby na froncie, yy, ale to nie, jest naj, to nie jest najważniejsza pozycja w zespole. Generalnie dochodzi w teraz do takiego rozdzielania. Wiele zespołów to robi i Toto to też o to tym myśli, żeby pewne rzeczy rozdzielać i żeby, no, no, dzielać taką funkcję polityczną, reprezentacyjną, to tutaj będzie, no, moim zdaniem, yy, Rosji pełni taką funkcję. Coś, ale za, chociaż też nie tak bardzo mi się wydaje, bo ten, bo będzie miał pustu na głowie koncert jeszcze samochodowy. Zac Brown ma, ma tak w McLarenie, na przykład już takimi operacyjnymi kwestiami zajmuje się Andreas zajdą. Więc, więc tutaj też już nie będzie jednego zastępcy Abitebula, tak to chciałem mówić po prostu. Czyli e, to zostaje rozbite. E, I dyrektor wyścigowy, myślę, że to jest bardzo dobry kierunek dla e, Alpini, dla. Formuły 1. No i mówi też o tym, że oczywiście że nie jest inżynierem, ale jego zadaniem jest sprawienie, aby inżynierowie, mechanicy i kierowcy i wszyscy ludzie, którzy są zaangażowani w to ściganie, żeby mieli wszystko, czego trzeba, żeby dawali z siebie wszystko. I to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważna rola takiego właśnie szefa dyrekt dyrektora sportowego. Bardzo dobre podejście. No i dalej, że to będzie jego wielkie wyzwanie i coś kompletnie nowego. Tyle jeśli chodzi o struktury. Natomiast auto. Pokrywie silnika daleko do smukłości Mercedesa. To widać. Eee, układ napędowy z w innej lidze. Nie mówię o mocy, eee, czy o jego wydajności, bo tego nie wiem. Eee, nie mówię osiąga generalnie. Mówię o tym, jak jest upakowane, O tym, a to jest bardzo ważne. Szczerzymy, to jest bardzo ważne dla odwozia przede wszystkim. Eee, no i przyznał eee, tafę, że czyli szef silnikowy Renault, że de facto eee, na, na przyszły rok Czyli kiedy na tą formułę już zamrożoną silnikową rozważają skonstruowanie silnika według pomysłu Mercedesa. Ten Mercedes sprawdził do Formuły 1, a za którym poszła Honda od 2017 roku, i za którym chce teraz pójść ponoć też Ferrari, robiąc ten silnik na tę erę zamrożenia, za, za, za zamrożenia układów napędowych. Czyli rozdzielenie kompresora i turbiny, także no po prostu są oddzielnie oddzielone od siebie i połączone. Yy, taką, nie, półosią, yy, w miejscu, gdzie jest silnik, się rozwidla, prawda? W tym, tam, gdzie jest fałka. Bo to sprawia, że samochód może być, że silnik może być bardziej, yy, jakby upakowany, bardziej kompaktowy. I dzięki temu można go lepiej zap zapakować w samochodzie. Wygląda na to, że Mercedes yy, kolejny trend, i to już wchodząc do ery hybrydowej, kolejny trend wyznaczył Formuła 1. Teraz wszyscy o tym myślą, także yy, Renault, bo chodzi teraz o to, żeby to był jak najcieśniejszy wypół samochodu. Mają dzięki nos, zgodnie z trendami, yy, dość ciekawą zabudowę przed lotami yy, Chłodnice. Barwy bardzo ładne, ble, blanc, rouge, liberté, égalité, fraternité, czyli e, wolność, równość, braterstwo, tak? to, to, to flaga oczywiście powstała podczas e, powstania, znaczy ten... Po, podczas rewolucji paryskiej. E, tak wzniosły ideały, e, tak, to, tak pięknie one wyznaczyły jakby kierunek współczesnego świata, bo taka jest prawda, a cholera ciągle nie działają, tak? E, Liberté, égalité, fraternité, tak? Wolność, równość, braterstwo. Wydaje się, że są, a tak naprawdę żadna nie działa. No nie ważne, bo to taki off-topic. I oprócz tego Union Jack, czyli flaga Wielkiej Brytanii. Też, też jest na samochodzie, takie w, elementy wkomponowane. W Laurent Rossi mówi tak. To ekscytujący moment dla mnie całego Alpine, a malowanie jest symbolem Viri i Enstone, czyli te dwie bazy, tak, silnikowa i nadwoziowa. Jeden zuni zunifikowany zespół. Czuję wielką dumę, patrząc na ten technologiczny jam. Jam, jam, here comes the man. The man. Ech, Jak to było u Michaela Jacksona, prawda? Taki utwór jam i to chyba, czy to nie Magic Johnson? Nie, czy się mylę, może, czy Michael Jordan, bo w... nie, nie obraźcie się na mnie w fani NBA. Wiem, że to jeden z, z, z nich dwóch, zdaje się, za, zapadawał gadkę w tym, ale który to za chwilę pamiętam. Wyciąłbym to, ale nie mam czasu. Przepraszam was, fani NBA. W każdym razie była tam Wika koszykarza bardzo słonego e, i to mi się że właśnie z tą wypowiedzią e, Rossiego. Ambicje mają wielkie, ale długoplanowo. E, Demeo powiedział, to jest bardzo ważne, jesteśmy w Formu 1 na długi czas. I jesteśmy tu po to, aby wygrywać. Tak jak większość ekip, z Formy 1. Wydaje mi się, że wszystkie z wiekiem czterech, tak? które no to powiedział ten hasto to bo już po, po, cytowałem w po poprzednim programie. Jerzyń Has powiedział, że on nie ma ambicji, żeby wygrywać, że on wierzy, że nigdy nie pokona Ferrari. Ale Formy nie ma ambicji takich, tak, że przy, przynajmniej na razie w tym momencie że sabre, bo po prostu są jakby ten Zakrutcy, Co tu dużo mówić. Eee... Williams nie ma, bo jest po prostu o wiele zacienki i generalnie ta mentalność w tym zespole bo teraz być może się poprawia, bo, bo, bo przede wszystkim no, menedżer się zmienił, co jest bardzo, bardzo ważne, ale póki co idą totalnie z dna i nawet nie mają szansy myśleć o mistrzostwie. No i Alpha Tauri z racji tego, że to jest zespół atlantycki Red Bulla, więc Red Bull będzie zawsze zespołem, oni niby mówią, że tam ma być teraz zespół siostra niepodległe i że ma być też, ma być nieznaczna szansa, to jest oczywiście pis na wodę, Alpha Tauri jest z zespołem B, to te cztery. A cała reszta na ten moment ma naprawdę ambicje mistrzowskie i ma co więcej, no myślę że każdy ma tam jakieś swoje szanse, tylko że nie w tym sezonie, tylko jak się zmieni formuła silnikowa. Znaczy, formuła nadwoziowa, bo silnikowa się nie zmieni w najbliższym czasie. Yy, ale mi znaczy się wydaje, że Mercedes ciągle będzie faworytem. Ale okay. No i kierowcy, oczywiście, tak. Esteban Ocon, no, no, no to wiadomo, Francuz mówi tak, mamy bardzo jasną strategię komercyjną, chcemy być widoczni, a żeby było to możliwe, musimy się ścigać na czele. Czuję się bardzo pewnie. To, co widzę i słyszę po rozmowach z inżynierami. Dzięki temu jestem bardzo do dobrej myśli. Zespół oczekuje, że będziemy się dostawać do Q3 i czuję, że stać nas na podium. Teraz chcemy regularnie osiągać dobre wyniki na wszystkich rodzajach torów. Mówi o ambicjach Renault Esteban Ocon. Nie było Alonso, ponieważ dochodzi do siebie po wypadku. Lohan Rossi zapewnia, że Fernando czuje się dobrze i że będzie gotowy na testy w Bahrajnie. Fernando, oczywiście, no, było opublikowane tam przez zespół rozmowa, czy będzie gotowy do sezonu. Ja normalnie myślę tak, że każdy kierowca na prostej stacji potrzebuje 3 do 4 wyścigów, aby wszystko zoptymalizować w nowym dla siebie samochodzie. Może trochę dłużej, jeżeli zmieniasz zespoły i jeśli jesteś nowy w Formule 1. Aby mieć w 100% swoją właściwą prędkość, to może zająć przynajmniej dwa pierwsze wyścigi, ale akurat pod tym względem wszyscy są równi. Ja miałem jeszcze taki mały dro drobny krok wstecz ze względu na mój wypadek na rowerze kilka tygodni temu, ale na szczęście moje przygotowania i moja, tak, mój fitness, moja, moja siła, tak, czy, czy, czy sportowanie nie będą przez to naruszone, także to nie będzie miało na, na nie wpływu i jestem gotowy do jazdy. No i oczywiście ta kwestia tego, że przerwał te wielkie dyskusje, ten kanał. Napisał, że to tak powiedział, że, że nie zapomnijcie w ogóle, że tutaj że w tym sporcie to młodzi to już napierają, tutaj przychodzi, tutaj z koleś jak ma rok przerwy, to już ciężko, a jak dwa lata to w ogóle nie ma szans. Mówi, mowa o Fernando Alonso, przede wszystkim, który do nas jeszcze jeździł przez te lata, tak? nie siedział na dupie, tylko jeździł w Le Mans, te nowe projekty tak? i pojechał w Dakarze. Więc, no i Fernando Alonso, nie to i coś innego, więc moim zdaniem, może na początku będzie odczuwał, ale po kilku wyścigach, tak jak sam mówi, to będzie stary, dobry Fernando Alonso. Takie, taką ja, ma, ja, ja mam teorię. Wcześniej udało mi się trafić, że Schumacher nie będzie tym samym Schumacherem i że już nic nie zdziała. Znaczy, trafić to nie było trafienie, to było w pełni przemyślana i w pełni uzasadniona opinia, która potem się sprawdziła. Teraz mam nadzieję, że uda mi się yy, trafić, że Alonso nie powieli drogi Schumachera. I jestem co do tego przekonany. Czas pokaże, czy się, czy się mylę. W każdym razie, razie Fernandowi tak. Stałem się bardziej kompetentnym kierowcą. Ty cały czas się uczysz, kiedy znajdujesz sobie nowe limity i kiedy wychodzisz ze swojej strefy komfortu. No to musiał być ze strefy komfortu, jak jechał w Dakarze, nie? Zresztą Indii moim zdaniem też. No i oczywiście, no, no może trochę bardziej. Bez cienia wątpliwości jestem bardziej kompetentnym kierowcą niż dwa lata temu i chcę jeszcze bardziej się poprawić jako kierowca. Bardzo wiele się nauczyłem przez ostatnie dwa lata, będąc dalej tego sportu i chcę to wszystko zebrać i zastosować w Formule 1. Na przykład są to inne filozofie ścigania, inne techniki jazdy i inne podejście oraz etyka zawodowa. Jeśli chodzi o rezultaty na ten sezon, ciężko to przewidzieć. W zeszłym roku... Zespoły w środku stawki były bardzo blisko, więc ten roku wszystko może się zdarzyć. Czyli podzielam moją opinię, że, że prawdopodobnie tam będzie się działo tak naprawdę w środku stawki, w sensie za plecami Mercedesa, Red Bulla. Jeżeli Red Bull nie będzie pod Mercedesa, to za chwilę no i być może Ferrari tam, no ale to, to jeszcze się zobaczy. W tenże to on będzie liderem zespołu. Eee, David de mówi, że nie mam wątpliwości, że jeśli damy mu właściwy sprzęt, to jestem pewien, że będzie w stanie walczyć o czołowe lokaty. O, to jeszcze nie ten moment, więc szczerze. Natomiast on ma ze sobą testy, tak? Oni wiedzą już, oni nie muszą tam zgadywać się, obstawiać i wierzyć Fernando, e, tylko oni po prostu ma mają to na papierze, tak wiedzą, e, w jakiej formie jest Fernando. No i cel na sezon dla Al Al Alpin mówi Brywio, po pierwsze musimy walczyć o miejsce na podium regularnie, to będzie bardzo ciężkie. Taką mam nadzieję. Następnie chcemy zbliżać się do celu jesteśmy na to gotowi. Oni są na fali znaczącej. W zeszłym roku Rena zajęło piąte miejsce w Mistrzostwach Konstruktorów. Ale też trzykrotnie stanęli na podium, po raz pierwszy od, odkąd wrócili w 2016 roku, natomiast dopiero 2022 rok daje jakąś tam nadzieję, że to przetasowanie pozwoli im dogonić Mercedesa. No ale to dopiero do, do tego się y, trzeba y, przygotować. Jeszcze jedna rzecz, ważna jeśli chodzi o Renault. Kierowcą rezerwowym Renault został Daniil Kwiat, wydaje mi się, że to bardzo dobry wybór dla obu stron. Daniil zawsze się tam umie zaczepić w dobrym miejscu, tak jak go wywali z Red Bulla, to poszedł do Ferrari i wrócił do, do Toro Teraz jego wywalić z Alfa Tauri to, to znalazł sobie No Z tego może jeszcze się zrobić fotel wyścigowy, niekoniecznie, też, nie, niekoniecznie w zastępstwie. I teraz premiera najgorętsza premiera dzisiejsza, premiera bardzo ważna, bo jest to premiera zespołu złożonego przez marzyciela, zespołu kojnego, zespołu bardzo ambitnego, który ma, no, wielkie, moim zdaniem, wielkie perspektywy. Niekoniecznie na ten sezon, ale na dłuższy, też, dłuższym termin, tak. Jeśli chodzi o konstrukcję prawda, prawdopodobnie będą faworytami do trzeciego miejsca, aczkolwiek tutaj jest wielki znak zapytania, jeśli chodzi o Ferrari, który moim zdaniem skoczy mocno do góry. Do góry, do dołu nie skoczy, można zeskoczyć. Który mocno podskoczy, jeśli chodzi o osiągi, dzięki silnikowi, ale też zrobią lepszy samochód, będą mieli mocniejszego drugiego kierowcę, moim zdaniem, w postaci Carla Sainza, więc moim zdaniem. Czwarty, oni chcą, oni chcą te, tego trzeciego miejsca, chcą awansować, ale czwarte miejsce najbardziej prawdopodobne. Bo jeśli chodzi o Bolit generalnie, no to będą, moim zdaniem będą bardzo mocni. Już trzecie miejsce pewnie zajmiemy w sezonie 2020. Natomiast jeśli chodzi o kocioł, środka stawki mają najsłabszy skład, ale o tym potem, bo ja nie chcę tutaj dyskretować Seba czy, czy Lansa, bo to są bardzo dobrzy kierowcy, ale muszę to wyjaśnić później. Natomiast tak, sam wygląd samochodu to nie jest niespodzianka, no bo jest to tak samochód oparty na kopii Mercedesa Sezonu 2019, upgrade'owana o elementy jeszcze nowsze Mercedesa. Token swoje zużyli na to, żeby przerobić monokok. Cele przetrwania prawdopodobnie w, w tym celu, żeby go jeszcze tak bardziej ten skompakcić w skrócie iść Mercedesa, żeby to było wszystko jak najcięższe. No, naj, naj, najcieńsze, a nie najcięższe. Oczywiście zmiana nazwy na Aston Martin jest tutaj kluczowa, o tym Wam od początku mówiłem, jak Lorenz kupił tę nazwę, że to jest tak jeden z elementów, który udowadnia to, co też Wam mówiłem wcześniej, że Lorenz jest na serio w tym w sporcie, że to nie jest taki tutaj papa kupi samochód dla syna, że to on kupi ten zespół dla siebie. I że to jest facet, z którym trzeba się liczyć, ma świetnie wyłożony i fakt, że wprowadza markę Aston Martin, to, to zresztą nie nieraz, to jest potwierdzenie tego, dlatego że Aston Martin wizerunkowo i politycznie to jest zupełnie coś innego niż jakiś Racing Point, nic nie wiem, mówiąc tej nazwie, czy Force India, która działa sobie świetnie i to jest naprawdę super ważne. Branding jest bardzo ważny, nie, nie, na całym świecie jest bardzo ważny też Formuła 1 niestety. Opako niestety, nie, było opakowanie i to jak się rzeczy przedstawia, a nie to jakie są w istocie, to jest niestety najmowy game dzisiaj, dlatego też yy, tyle wajdaków yy, tak, jest uważanych za bohaterów i tyle... Tak, potrafi z, z, zdobywać sympatię ludzi sprzedając im słuszne idee, w które sami nie wierzą, no ale to inna sprawa, nie będziemy wchodzić teraz w te kwestie światopoglądowe. Tak czy inaczej, nazwa Aston Martin jest bardzo ważna dla Formuły 1, wraca po 61 latach, aczkolwiek na początku to oni tam chyba z 5-6 wyścigów przyjechali w tej Formule więc tam nie było wielkiego szału. Póki co jest to ścisła kolaboracja z Mercedesem, ale to nie jest tak jak Has, tak, który jeszcze raz przyznał ostatnio, do tego będę często wracał, bo mnie to znaczy, ucieszyło, nie, bo powiedział otwarcie przynajmniej coś, co wiele ekip zakłada w całym sporcie motorowym, a, a, a mało się kto przyznaje. Nie, mów, nie mówią tak jak Has, że, że Has nigdy nie w Ferrari, że oni z Mercedesowi nie podskoczą. Lorenz ma znacznie większe ambicje, stąd nam nabycie udziału w kontrolnych Bostonie, Martinie. E Barwę, wydało mi się, że to jest English Racing Green, tak rzuciłem okiem tylko na, na, na ten, pobieżnie, bo tak między rzeczami napisałem szybko Posta, ale na szczęście mój czytelnik mnie poprawił na Facebooku, że nie, to nie jest British Racing Green, to jest Aston Green. To jest, to jest, to jest to zdałem sprawę, że faktycznie, że yy, wyglądał zbyt ładnie, bo British Racing Green mi się nie podoba. To jest taki, nie wiem, zgniło zielony, powiedzmy, słabszy ten z kolorów, ale taki zgniło zielony, a ten był taki za bardzo taki trochę ży, żywszy, żywszy, jest i taki bardziej yy, błyszczący. Yy, więc to jest Aston Martin Green. To myślę, no, tam gdzieś jakoś BWT, tak? które no, wcześniej były samodej różowe ze względu na tego sponsora, teraz, teraz to musiało jakby zniknąć, ale mimo tego się coś to udało zaaranżować. Moim zdaniem wygląda ładnie. Natomiast słowa Lorenza bardzo fajne, bardzo inspirujące. Mówi tak. O tym dniu marzyłem od bardzo długiego czasu. Zawsze byłem zafascynowany samochodami i zawsze kochałem wyścigi. Moim pierwszym marzeniem było posiadanie zespołu Formuły 1. Drugim, nabycie znaczących udziałów w Aston Martin Lagoda. Przepraszam, że jak dziecko nie leżał taki mały yy, pan Lorenz, znaczy pan Lorenz. Lawrence le, i le, leżał i ojej, chciałbym mieć z jeden, 1, ojej, chciałbym nabyć większość udziału w Aston i Lagoda. I no może aż tak to nie wyglądało. Natomiast wydaje mi się, że to jego to miało to marzenie i on to marzenie spełni. To jest naprawdę inspirująca historia i to jeszcze nie jest jej koniec. To nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo. Ten mis jest nasz. Dobra, dziś nie, bo to się źle kojarzy. Mi, ja naprawdę traktuję poważnie akurat tego pana, bo uważam, ja naprawdę wierzę w to, że on może, zdobyć, że on może doprowadzić ten zespół do świata. Dzisiaj dwa marzenia się łączą. Dlatego mówię, że ten dzień wziął się z marzeń, które naprawdę mogą się ziścić w postaci naszego nowego boidu AMR-21. Pozazdrościć, powiem szczerze, że też nie ukrywam, że też mogłem marzyć. To, też kocham samochody, też mogłem marzyć o tym, żeby mieć zespół Formuły 1 i, i żeby mieć jak, jakiś brand samochodowy. To może aż tak daleko moje marzenia nie sięgały. Być może dlatego, to nie ja teraz jestem współwłaścicielem Astona Martina. <laughs> w każdym razie no, jest to dla mnie fajne, bo facet spełnił swoje marzenie, nie? To nie było jakieś marzenie. Z tych wiecie, nie, że och, marzę, żeby płacić do Ameryki. To jest bardzo proste. Nie, nie ma covida, bo już wista, że trzeba kupić bilet do Ameryki, który kosztuje 2000, albo taniej można kupić. To nie takie marzenie było. To, nie, jak posiadanie zespołu Formuły 1 i, i, i marki typu Aston Martin to jest takie, wiecie, z, powiem, z wysokiej półki, więc super fajne historia, że spełniło się. To dopiero początek. Zespół napiera, a nasze ambicje nie mają granic. To nie jest mowa trawa, nie? To jest... On w to wierzy. No, wiara to jest bardzo silne narzędzie. Teraz mamy wszelkie niezbędne elementy, ludzi i partnerów, aby robić prawdziwe postępy. Premiera nowego AMR-21 to także celebracja nowego początku dla Stana Martina. A Stona Martina, który no tam toczył się ku upadkowi. Eee, jeżeli ktoś nadal myśli, że Lorenz kupił zespół dla syna, to nie słucha uważnie, czy też e, nie patrzy, albo, albo myli niebo z gwiazdami odbitymi, odbitymi. Odbitymi nocą na powierzchni stawu, jakby to powiedział Bill Gefort, nie, to, to, to nie jest to. Nie? Ten facet kupił zespół dla siebie, a nie dla syna. A syn dzięki temu może w tej ekipie jeździć. Kierowcy. Stroll. Lan, syn swojego ojca, oczywiście, nie tak wspaniały, jak ostatnio mówił papa, że to ma w sobie wszystko, żeby być mistrzem i tak dalej, ale też nie taki cieniec, jak się niektórym zdaje, w sensie, że potrafi sobie pojechać. Stawał na podium, zdobył propozycję na mokrym torze i mokrym śliskim, w trudnych warunkach. Więc on ma w sobie prędkość, potrafi mieć skuteczność, tylko brakuje mu powtarzalności i popełnia dużo błędów. I to jest właśnie jedna ze słabości całego Stana Martina. I de facto Wetel, no podobne, też jest słabo o garniturze, o tym jeszcze trochę później. No, generalnie stoi go nowe rozdanie, nowy oddech i trzymam za niego kciuki, że po Ferrari znowu, jakby w stanie do tej dawnej. W... inaczej. Moim zdaniem akurat i ja uważam, że on nie zmienił formy, że Wetel jest tak dobry, jak był kiedykolwiek wcześniej. Tylko, że okoliczności do, do pokazały, jaki jest naprawdę. W, w Red Bullu jakby było po trochę ponad, w Ferrari było trochę poniżej tego, co on naprawdę reprezentuje. Natomiast, moim zdaniem, Vettel jest tak dobrym kierowcą, jak kiedykolwiek. Natomiast Aston Martin oczywiście zasadza wszelkie nadzieje na tym, że coś nastąpiło, że coś to. Zresztą zaraz, zaraz na tym będzie. Wetel mówi tak. To oczywiste, że ten samochód jest dla mnie zupełnie nowy, zrobiony podług kompletnie innej filozofii. Spędziłem dużo czasu z inżynierami, starając się zrozumieć wszelkie różnice, nie tylko techniczne, ale też proceduralne. Mam nadzieję, że wejście w odpowiedni rytm nie zajmie zbyt dużo czasu. To bardzo. Bardzo podekscytowana grupa ludzi. Atmosfera jest tu wspaniała, więc ja jestem w bardzo dobrym nastroju. No, i tym oczywiście mówi, mówi też, że nie jest zadowolony ze swojego starego sezonu, ale że on się z tym pogodził w ogóle i że ma tak. Nigdy nie obchodziło mnie tak naprawdę, co myślą lub piszą inni. Jeszcze ważniejsze jest, abym żył w zgodzie z samym sobą. Więc jak mówiłem, bardzo niecierpliwie czeka na nadchodzący sezon i z pewnością stawiam przed sobą bardzo, bardzo wysokie oczekiwania. No i skoro se, se, sobie je stawia, to my też je przed nim możemy postawić. I tak, jeśli będzie miał stabilny tył, czy jest podstawą w ogóle. I szybki bolid, co jest też bardzo ważne, i nie będzie musiał się za bardzo bronić przed rywalami z tyłu, to stanie na nogi i znowu wróci ten dawny, niby, że sep. bo to będzie ten sam sep, tylko po prostu w lepszych dla niego oko okolicznościach. Niestety będą mieli na piętach kilka bolidów z lepszymi kierowcami za kierownicą w Astonie, Martynie. Stąd też no, cały czas uważam, że o ile bolid ma potencjał na trzecie, czwarte miejsce w mistrzostwach się taką konstruktorów, tak się wydaje, strzelam, to kierowcy nie. Szczęśliwie jego zatrudnienie ma kolejny wyższy, ma, znaczy ma, ma wyższy cel, i to jest kolejny przejaw wielkiej mądrości Lorenza Strola i to jest bardzo no, uniwersalne. Takie. Weźcie to sobie do serca posłuchacie, bo to jest naprawdę mega fajna filozofia i bardzo trafiona w Formu 1 w to, jak to działa. Nasz zespół osiągnął wiele, ale czegoś wciąż brakowało, abyśmy mogli mieć coś do powiedzenia w walce o tytuł, a taki jest nasz długoplanowy cel. Sebastian jest czterokrotnym mistrzem świata Formuły 1. Z pewnością nie zapomniał, jak szybko jeździ samochodem wyścigowym. No, tutaj akurat, moim zdaniem, też nie zapomniał, wtedy też nie. Jego etyka zawodowa jest przykładna. Wszyscy w padoku wiedzą, jak ciężko pracuje i to też prawda. jest przykładna i wszyscy wiedzą, jak ciężko pracuje. Etyka pracy, metodologia, sposób myślenia czy planowania to wszystko mocne strony Wetela. Po raz kolejny zgoda. Gdy w zespole pracuje mistrz świata, wpływa to na cały team. Oni też powinni myśleć i działać jak mistrzowie. On pomoże nam w osiągnięciu tego poziomu. Te słowa mi się strasznie podobają. No i to, ja uważam, że to jest bardzo, bardzo trafione. Szafner robi coś, że zrobiło. Owetela mówi: w wieku 33 lat nie zapominasz jak jeździć samodą Formuły 1. Szybko, to muszą być inne czynniki, a my będziemy niestrudzenie pracować, aby mieć pewność, że. No wiecie co, jednak wcześniej się nie zgodziłem, a teraz teraz chyba lepiej rozumiem całą myśl. Tu się zgadzam, to były inne czynniki, tak? to były okoliczności, faktycznie. Sepp jest cały czas tym sam kierowcą. To muszą być inne czynniki, a my będziemy niestrudzenie pracować, aby mieć pewność, że nie narazimy go na te rzeczy, ale, czy, ale jeszcze je wywindujemy. Nie, czy jeszcze je wywindujemy, w sensie, przepraszam, tutaj mam... Literówka była i nie zbiła każdy słucha, jakie ma Każdy w zespole słucha, jakie ma on potrzeby, i będziemy ciężko pracować, aby upewnić się, że samochód będzie odpowiadał jego preferencjom, a ustawienia są takie, jak chce. No i cel, mówię o tym Szafnauere na ten rok, nie chcemy stać w miejscu, czwarte miejsce było dla nas dobrym finiszem w zeszłym roku, ale chcemy iść naprzód, więc jeżeli będziemy w stanie rozpocząć sezon tam, gdzie zakończyliśmy poprzedni i będziemy mieli trochę większej, więcej powtarzalności w zdobywaniu punktów, myślę, że my ma my mamy wielkie szanse, aby sprawdzić sobie lepiej niż w zeszłym roku, takie wiecie, ogólnikowe i tak dalej. A, no i oczywiście w ciągu 5 lat chcą walczyć o Mistrzostwo Świata, trzech do 5 lat, ale to jest już temat na inną rozmowę, moimi. Nie jest to rozmowa na telefon. Przechodzimy do e, naszej zabawy w e, przewidywanie układu sił, co jest fajnym, e, tem, fajnym trykiem, tym bardziej, że jeszcze żaden samochód nie wyjechał na tor. Tutaj to już Czaruś siedzi i ten i wymyśla, co się może wydarzyć. Są oczywiście potencjały niespodzianki, rzeczy, których absolutnie nie da się trafić. Jeszcze raz, największa zmiana to jest silnik Ferrari, co wpływa na formę Ferrari, Alfa Romeo i hasa. Natomiast generalnie z grubsza fakt, że samochody w 60% około będą takie same, jakby odbiera pole do jakiejś wielkiej rewolucji. Tylko silnik jakby daje to pole manewru Ferrari, bo w zeszłym roku był zbyt słaby. Ja tam ciągle wierzę w to, co widział Salo, że to de facto faktycznie mieli niższe jakby limity przepływu paliwa. 40% może sprawić naprawdę dużą różnicę, ale jednak wierzę, że ta baza, jak większość osób tutaj, że ta baza będzie bardzo, bardzo podobna. Więc tak, Mercedes status quo. Jest to oczywisty lider Formuły 1, który ma oczywisty status w zespole, numer 1 i numer 2. Tak? Mają lidera ekipy i mają numer 2. Numer 2, który jest bardzo szybki i skuteczny. A reszta będzie zależała od przewagi, jaką będą mieli nad pozostałymi. Jeżeli to będą dwie góra, trzy dyszki nad Red Bullem, lub ewentualnie Ferrari, ale szczególnie Red Bullem, bo tam jeździ Max, no to być może Luis zostanie na razie bardzo pewny. Ja w niego wierzę, natomiast być może się okaże, że jednak no, Max z tej pozycji tego młodego, gniewnego e, i zupełnie niewzruszonego araganta, że go po prostu będzie, że go zdestabilizuje. Zobaczymy. Natomiast jeżeli ta przeloga będzie ciut odrobinę większa, no to po prostu Mercedes pojedzie po kolejne mistrzostwa świata. Mi się wydaje, że dużo będzie widać tak naprawdę, tak jak w zeszłym roku już pon po onboardach, w pierwszych treningach było widać, że Mercedes jest przed wszystkim. Alpin wyłania się z chaosu. Po, Pozbyli się poprzedniego szefa, całkiem słusznie, ale mają nowego. Brivio to wielka niewiadoma. Dlaczego? To no, niezaprzeczalny nie, nie entuzjazm i, i dużo charyzmy, ale nie zna zespołu. Budkowski musi być tym mocnym oparciem, no bo od niego zależy nie tylko to, co się dzieje z Bolidem na torze, ale to, jaki oni dostaną boli na tym torze w ogóle i bardziej długa planowa strategia rozwoju, nie tylko samochodu, ale też i struktury. To jest ważniejszy facet moim zdaniem w tym układzie i na nim, w nim pokładajmy, nie tylko lecz do to Polak, ale życząc dobrze ekipie, nadzieję, że ten zespół będzie radził sobie lepiej. Ich celem jest walka w środku stawki, a tam mają trójkę rywali z lepszymi papierami. Aston Martin Kopia Mercedesa. McLaren, który no, w zeszłym roku był lepszy, generalnie tylko się do przodu i zmienił silnik z Renault na Mercedesa. I Ferrari, które no, no, w zeszły sezon był znacznie poniżej ich możliwości. I do tego jeszcze chodzi Alfa Tauri, która będzie no, miała sporo w jednak z Red i która też ma wielkie ambicje. Alpin ma asa w rękawie. To Fernando Alonso, moim zdaniem. Są teorie, że po dwóch latach przewodnie zyska formy. Moim zdaniem nie, nie, tak nie będzie. Eee, jeśli będą bardzo blisko innych ekip, Fernando będzie tym kierowcą, który będzie robił różnicę. To będzie ten kierowca, który będzie dojeżdżał do podium w momencie, kiedy wielu innych by nie dojechało, na czele z Nico Huckenbergiem. Eee, to będzie ten kierowca, który będzie poniał bardzo, bardzo mało błędów. To będzie ten kierowca, który po prostu zawsze będzie w tam, gdzie trzeba, żeby wykorzystać okazję na to, żeby zdobyć eee, jak najprzywniki, wyniki, zdobyć jak najwięcej eee, punktów. A w tym sezonie. Eee, Będą decydowały najdrobniejsze błędy. Więc Alpin ma kierowców, który będą nie popełnia. I na że Makujana ma Ricardo, który jest też bardzo podobny, też jeśli chodzi o błędy ich niepopułniania. a i Leclerca, który, no tutaj z błędami trochę gorzej, ale który tylko się poprawia. To jest młody kierowca, bardzo, bardzo szybki. Z całą pewnością prędkością nie ustępuje ani Alonso, ani Ricardo. Więc no mają trzech takich kierowców. I do tego mają bardzo mocnych drugich kierowców, też tej ekipy, bo Ocon moim zdaniem znaczy nie wypadł z podogona i jest lepszy niż się ludziom wydaje po zeszłym sezonie. Sainz i tak jest też bardzo mocny. No i noris też jest bardzo obiecujący, więc tutaj... No, ciężko, ciężko, to i będzie ciężka walka. Natomiast y, Alfa ma Gastiego, który moim zdaniem też akurat nie będzie na poziomie, y, może się mylę, Alonso. Bardzo obiecujący, bardzo szybki, ale nie tak bezbłędny. No i Sunad debiutant, który jest ponownie bardzo szybki, no ale należy oczekiwać, że będzie trudny sobie pierwszy sezon, no, no bo będzie się uczył, tak, błędy. Więc tutaj, no wydaje mi się, że Alpin największym zagrożeniem dla Alpin to będzie y, technicznie Aston Martin a jeśli chodzi o skład i technikę McLaren no i oczywiście Ferrari, tak? Ferrari tutaj w ogóle, no moim zdaniem największy rywal, jakby największy kandydat, żeby pójść bardzo wysoko w górę. Plus jeszcze cholera, nie wiadomo co będzie z tym Ferrari. Może się okazać, że nagle dzięki niemu Alfa Romeo. też się gdzieś tam zacznie jej podgryzać, zacznie od, od tyłu tę grupę środka. Miejmy nadzieję, tak, że, że, że tak się stanie. Natomiast no, no, to, to jest taki większy znak zapytania. Natomiast no, Alfa Alpin ma super kierowcę dwóch bardzo dobrych kierowców, a jednego super kierowcę. Być może technologicznie nie tak duże jeszcze możliwości jak niektórzy rywale. No i to się będzie rozbijało te drobne błędy. Aston Martin. E Moste papiery na trzecim miejsce w mistrzostwach świata, w zależności od tego, jak Ferrari z silnikiem skoczy do góry. Natomiast y, skład, no niestety, y, nieoptymalny i nie, nie chodzi o disowanie Wetela, bo to jest mistrz świata i nie brakuje mu prędkości, szybkość ma. I y, nie chodzi też o odisowanie Lansa Strola, y, który, jak już mówiłem wcześniej, też ma jakby swoje papiery tak i, i swoje ma osiągnięcia. Natomiast y, walka we rozbija się w oparciu o najdrobniejsze detale, i właśnie te drobne błędy i czas one będą decydowały, jeżeli te ekipy środka stawki będą blisko. Więc w tym miejscu Vettel ustępuje Riccardo. I prędkością, i e, jeśli chodzi o kwestie błędów. I to zostało udowodnione, kiedy jeździli razem. Dowiedzione. Ustępuje moim zdaniem Alonso, jestem z tego przekonany. I co też zostało dowiedzione w Ferrari. Więc no tutaj jakby rachunek jest bardzo prosty. No, Vettel no, nie, nie sprostał w różnych sytuacjach, w różnych zespołach. Nie sprostał, ten sprostał tylko Alonso, ale idzie wtedy Red Bullem, który był oczywiście kosmicznie z przodu. Nie wykluczone, że także z Gastin gas tak za bardzo nie pogada. A tymczasem Lance nie dorównuje ani drugiemu kierowcy Alpine, ani drugiemu kierowcy Ferrari, ani drugiemu kierowcy McLarena. Więc pod tym względem Aston Martin właśnie ma sprzęt, tak? bo trochę tam zreżdżon ma ludzi, ma ambicje. Nie ma kierowców na miarę no naprawdę. Mamy bardzo silną obsadę, te, obsadę teraz w Formule 1. To będzie bardzo, bardzo ciężko. No i na koniec powiadam, testy opon 18 celowych zostały potwierdzone, nie będzie w nich Williamsa, nikt, nikt nie wytłumaczył dlaczego, dlaczego dlatego, że pieniędzy nie ma, żeby przygotować się do tych testów, trzeba przygotować specjalny samochód, to ja odpowiadam za Williamsa, ale na pewno odpowiedzą coś wymyślonego. Alfa Romeo będzie jeździła niestety tylko, te, niestety tylko dwa dni, co szkoda, bo, bo, bo znaczy, wydaje mi się, że Robert będzie miał tu ważną rolę, na razie nie jest to potwierdzone w żadnym miejscu, może się mylę, no zobaczymy jeszcze. Natomiast więcej jeździć, tym lepiej. No i póki co, ponadto się na 28 dni z 30, chociaż mi się wychodzi, że 26, bo czego się nie doliczyłem. Możliwe, że jeszcze po prostu dojdą. Miało być 30, możliwe, że jeszcze dojdzie kilka dni i że one będą dla Ferrari, Ferrari już w ogóle zaczęło. I teraz tak, póki co z tych panów, co widać teraz, między 30 marca a 16 września, na trach w Bahrajnie, w Imoli. W Barcelonie, na Paul Ricard, na Red na Silverstone, w Budapeszcie i na Manicur. Czyli na tych wszystkich torach jeździć będzie tak: najwięcej Alpin, pięć na razie zaplanowanych testów. Ciekawe, co nie wpływ Fernando Alonso, czy ich nie cisną, żeby. bo Alonso zdobył dwa tytuły w dużej mierze dzięki temu, że wolniejszy był Treno, lepiej się dogadywał za pana i niż Ferrari ze swoimi. Wtedy Ferrari jeszcze na bridge'ach, prawda? Dobrze, dobrze pamiętam. Nie pamiętam, kiedy wyszło Monamarka. No nie musiało, tak? No przecież to Michelin odszedł, więc, więc tak, więc e, tak to wyglądało. Mercedes 5, to no, bo to Mistrzowie Świata, oni też wiedzą, jak ważne jest e, jak najlepsze poznanie nowych opon. E, Red Bull 3, może coś tam dojdzie. Ferrari 3, Alfa Romeo 2, Alfa Tauri 2, Aston Martin 2, Has 2 i McLaren 2 dni testów czyli no tak ten, szału nie ma, nie, nie parażę, jeśli chodzi o te dalsze ekipy. No, no, Ciekaw jestem, jaka kieruje nimi filozofia. Niektórymi oczywiście są to kwestie budżetowe, jak najbardziej, ale Dlaczego Red Bull? 3 dni, to się, to się zastanawiam. Eee, jeszcze na koniec bo zostało parę minut. Bardzo ciekawe, tylko trzy, trzy zdania. Helmut Marko eee, powiedział, że Red Bull nic nie ukrywa. Red Bull, co prawda, pokazał zdjęcia, w których są niedoświetlone tylne, tylne części samochodu. Ale to dlatego, że fotograf był słaby, pewnie. A... A potem z testów przypadkiem dali 76 zdjęć, i wszystkie zdjęcia były po, po samochodu z 2019 roku, który też jeździł podczas tego shakedownu, tego, tych dni filmowych, ale Marko mówi, że nie. Yy, jeśli chodzi o fotografię, było mało czasu, żeby je zrobić. Yy, bardziej ważnie, ważniejsza była jazda niż robienie zdjęć. To dość interesujące, bo było 100 km tylko do przejechania, więc nie było tak, że jeździ się, jeździ, jeździ. Tylko 100 kilometrów na jeden dzień to jest tak nie za dużo, nie? że można, można się, ze wszystkim się można zmieścić. W samochodzie nie ma nic tej niczego. Nie ma sześciokół ani wiatraka z tyłu. Czyli nawiązuje oczywiście do fan Car, czyli do samochodu, który był przystany wiatrakiem, i, i do samochodów sześciokowych, tak, które który były w historii 2 Tyrell Williams. Więc no tak, ha. ha, ha, ha. Samochód jest po prostu autem rozwinięciem zeszłorocznego modelu. Celem jest walka o zwycięstwa zaraz od samego początku. I już od pierwszego testu w Bahrainie będziemy jeździć z tymi częściami, których będziemy używać podczas pierwszego wyścigu. Zapewnia Helmut Marko na koniec. Więc tak, oni coś ukrywają z całą pewnością, natomiast prawdopodobnie faktycznie nie są słoni z dwoma trąbami, czy nic z tym stylu, tylko po prostu nie chcą pokazywać swoich rozwiązań na tej samej zasadzie, co Mercedes. I tyle. No i w nich jest największa nadzieja, że ten sezon będzie ciekawszy niż większość absolutno poprzednich, kiedy Mercedes rządził. No, dobra. I tyle na mojej mini. Zmieściłem się w godzince. Dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie. Myślę, że dziś koło niedzieli, jak dożyję, to znowu znowu będę nadawał. Póki co, grazie mille i adopo.